Siemano, to jest Stefan Bąk. Witam Was w odcinku, w którym pokażę Wam troszkę historii tego, dlaczego zdecydowałem Paylowa. Samo wydarzenie miało miejsce w maju, czyli kiedy nie miałem kompa. Teraz również mam problem z moim głównym sprzętem, więc ten film jest zmontowany na drugim komputerze, więc jego jakość może nie być idealna, ale postaram się, żeby była jak najlepsza. O, dobra, chyba działa. Dzień dobry, witam Was, ja jestem Stefan Bąk i nagrywam to na totalne spontanie. Mam zepsuty komputer i nie mam drugiego, więc także warunki dosyć mocno polowe. Ale co tutaj, słuchajcie, zaczęło się od tego, że na serwerze mam coś takiego jak server logs. Tutaj zobaczyłem, że jedna z osób, która jest tak w ogóle jak widać uczestnikiem koncertu, ustawia sobie coś takiego na profilowe, później sobie ustawia coś takiego. No i tutaj napisałem w ogłoszeniach, jak to zobaczyłem od razu, tak żeby informować, bo wiadomo, nogi się gdzieś mogą zgubić i tak dalej. No i na serwerze, na którym się udzielałem troszeczkę, nagrywam to także po to, więc tutaj zaznaczony, co myśli pan o anime, jeśli można spytać. No to ja wysłałem mu anime, dwa bookjumpy poleciały, plus jeden, tutaj było minus jeden, a został usunięty minus jeden, zostawcie mi Kamile, proszę. Ja naprawdę jestem normalny, a to napisałem, nie widać. Ona nawet wyśmiała go, beka z niego. A tutaj mnie zaczął wyzywać właśnie ten fan anime. Tyle wibracji na YouTube, ani takie rzeczy mówi publicznie. No i mówię mu, że publicznie to tego ogłosiłem na swoim serwerze, że go popiło. Ten tutaj się śmieje, nie wiadomo czemu. Widzę, że drama się szykuje. Pamiętam, Stefan, jak mi przyszedłeś zaśpiewać wtedy. Każdy ci prosił, mam alergię na anime. A ziomek ma nick pochodzący z anime, dobra. Zaraz bijemy i się skonfrontujemy na serwerze. Jest to obrzydliwe. Oj, tutaj trzeba naprawdę wejść. Zezwalaj. O, dobra, działa. Wchodzimy. Witam, Stefan. O, siema, Stefan Bąk. Siema, Stefan. Siema. O, Stefan Bąk. Siema, Stefan. Co sądzisz o tak zwanych kurasach? No już wyraźnie jest kurasach. Eksterminacja, dobrze mówię? Eksterminacja, dokładnie tak. No, masz szum taki trochę. Czemu, Stefan, tak twierdzisz? Czemu napisałeś na swoim serwerze, że jestem No bo jest... Ale fajne jest to zdjęcie, które wysłała Karnila. Słodkie. Luki. Czekaj, co ona ma na profilowym? Zapędza. Jakby Luki zauważył Kamilę, to powiedział tak, ale ona jest sztos. Raven z... Też tak myślałem, ale nie byłem pewien, żeby... nie chciałem powiedzieć, żeby mnie wyszedł. Skąd ty wiesz, znasz tę postać? Bo oglądałem kreskówkę. To jest anime. Raven? Tak, ale to jest anime. Teen Titans, to jest anime. Tak. To akurat nie jest anime. To jest anime. Tak, jak to jest anime, to... Co mówisz, zobaczmy, panie Stefanu? No, możemy z***ać. Ale ty ja nie mam zasięgów. Ja nie mam zasięgów? Wariacie, ja patrz, mam to klip, jest anime. Na którym mówi pan... Albo nie będę mówić, nie będę zapeszać. Na razie żyję z panem pasywnie, ale jeżeli nadal pan będzie takie rzeczy o mnie mówił w internecie, no po prostu inaczej będziemy prowadzić. Widzisz, co wysłałem, Paweł? Na FaceTime'a pogadamy. W oktagonie się widzimy, Stefan. Siema. Dobra, to może Kościak, jako spec. Kościak co? Nie może być. No nie, Kościak jest ostatnią osobą w sumie, no. Dobra, Kościak, co sądzisz o anime? Co znaczy? No, oglądasz tak anime. A, oglądacie anime. Śmierć. Nie, tylko jest tam oglądaki. Stefan, dwa. Sądzi panie Kościaku, pan Paweł, śmierć. Paweł, proste pytanie. Kiedy zaczniesz głosować na lewicę? Chodzić na te wszystkie strajki? Zakładać maseczki z tym piorunkiem, elektrokiutem tak zwanym? Kiedy będziesz nosił torby z flagą LPG? Proszę mnie wybaczyć, LPG, ale muszę się wytłumaczyć z pewnych paru spraw. Oglądam anime, lecz anime oglądam po angielsku. Anime oglądam nie, gdyż to nie oglądam anime. Ale nie, gdyż ja dobrze, nie trawię, jeżeli ej, bo jest walka z bossem, dzieci, chodź patrzeć. Chińskie dzieci w kreskówce mówią tak ała, senpai, senpai. Nie trawię tego, wolę jeżeli dialog jest prowadzony po angielsku. Ja nie mogę trawię anime. Oglądać to bez napisów i wtedy czuję się alfa mailem. Ale nie jest. Nie jest to prawda, gdyż mógłbym napisać w tym momencie małpa Karnila. Czy jestem alpha male? Ona w tym momencie odpowiada, że... Ja mogę napisać do Jasia, czy jestem koksem. Ja nie wiem. No, jak nie oglądasz anime, to ta. Sprawdźmy, co odpisze Kamila. Nie, wy źle... Macie zamknięte głowy, moi drodzy. Macie zamknięty łeb.
Co znaczy han? Czy Pokémon tak. To jest anime? To jest anime. Tak? Nie jest. Nie, no i fight cały poszedł. Mistyfikacja. Ja w którą stronę uciekł? Co to Lukasz? Lukasz, co to za zdjęcie jest? Co jest? Lukasz? Lukasz, nie bądź anime gejem. Zobacz co wysłałem, to zmienisz swoje zdanie. Nie bądź. No, już nie ma tego. Gwiezdną wojną lepsza. Lewica. Trzeba sprawdzić, kto był największym lewakiem. Oj, Robert Biedroń, co za dupę łapie kolegów. No, to jest to, co lubię. To jest anime dziewczynki. On tak powiedział. Nie, anime dziewczynki akurat nie za bardzo. Oni są wiem. Szanuję to. A czy dlaczego usunąłeś mi zdjęcie? No bo... te... nie wiem. Nie spam ty. Lukasz, co ty robisz? Nie. Dobra, Lukasz, nie spam ty. Parę usunę, ale jedno zostawię na pewno. No jedno zostawię, jedno zostawię. Na pamiątkę. Aby stać się lewakiem, musisz przejść... Myśleć jak lewak. Rytuał... już teraz. Rytuał odrodzenia. Cięż. Bardzo. I do rytuał odrodzenia polega na życie. Zobaczeniu 5 odcinków anime bez skrzywienia. Ale wtedy... stajesz się innym... Bro, czemu napisałeś chyba idol? Nie to jest ja. Chore. To jest chore, co Kamus podam. Zrobił. To jest chore, co wy robicie. O. Każdy na świecie powinien być równy. Nie powinno być ludzi równych oprócz i równiejszych. Oprócz ludzi oglądających anime. Nie, oprócz ludzi czarnych. Gdyż to jest nie jedyna rasa, której... Anime. Nie, bo w anime występują biali i żółci. A czarnych nie zauważasz, gdyż w Chinach bądź Japonii czarni są traktowani jako, jakby to określić, no praca, prawda? Praca, praca, praca. To pewien cytat z pewnej sławnej gry, na pewno go znacie. Dlatego moim zdaniem czarni powinni iść jak najbardziej do gazu. Ja też znam pewien cytat. Anime. Czarni nie oglądają anime. Czarni nie mają dostępu do telewizorów. Zacznijmy od tego. Tak, dlatego jestem lepszy niż czarni, bo oni nie oglądają, rozumiesz? Drake ma. Drake? Mi się to wydaje, jest smog. Że w obecnej sytuacji, gdy oglądasz anime, stawiasz się na równi. Jak nie trochę niżej. To jest za mocne. Dobra, małpa karmina. Ale Kudzino. Kiedy idziemy na strajk? Slow joke. Szczerze, tak. Trzeba tak. Powiedzieć sobie prosto, ja rozumiem. Dlatego w tym momencie robię bardzo ważny krok. Możecie... prosto. Kiedyś tępiliśmy anime, teraz też to róbmy. Szczerze. Dobrze powiedział, na prezydenta. Szczerze, to zobaczcie sobie, co ja w tym momencie Olaczko. Robię na streamie. Status dupy wylizana. Nie, ja tak. Ja się bardzo kocham. No dobra, to kurduję już po. Moja siska. Dlatego Stefan, nie możesz nic na to odpowiedzieć. W tym momencie wpisuję Val Paper Engine. Nie słyszę nawet co mówisz, Stefan, masz gigantyczny szum w tle. Niestety. No i zajebiście. Bo na ciebie Disa nagrywał, bo widzę jednej opcji chyba nie ma. O, dobrze. Stefanik, czyżbyś chciał się lirycznie pojedynkować? A jest z nami to, no, jest tutaj w zasadzie. Jak zarzucisz rękawice, przyjmę. Widzimy się w oktagonie. Będziesz nagrywał na intro anime jakieś bicie? Jak chociaż się nie lubimy, jak to chcesz. Możemy się sportowo. Trudno będziesz. Powinien być taki wzór matematyczny. Ty równa się geje. Jest taki, właśnie go zrobiłeś, Błażej, nie wiem. O to chodziło, ale kumacie, o co chodzi? Po prostu ludzie oglądający anime jest... To jest tak jak ludzie grający w osu. Pójdź, kto gra w osu? Random Bruce. Zobaczcie sobie w tym momencie jakby... Ja wam wyślę screena mojej tapety, bo to mówi Random samo za Bruce siebie. Gra w osu, kumasz to? Ale kumasz to, co ja teraz wysyłam na ekipasy? Kumasz to. Ja jestem z tego dumny. Oj, Pawełek, ja dzwonię do Mikołaja, żeby lekcję zrobił zaraz. Bo... Jest to jedyna słuszna prawda tak naprawdę. Na screenie nawet uwieczniony 2-1-1-5. Intencję szalne złożyć. Na screenie dowodowym, który wysłałem na ekipasy, jest 2-1-1-5, czyli Whiteor wspiera tak jakby LGBT. Gdyby nie... To tempi takie zachowanie. Nie. Gdyby nie to, to Whiteor by nie był na tej tapecie. Plus jest napisane weed. Że... O lol, pod screenem jest napisane... Chyba to jest środek wodny. Ale czemu tak? Ej, lol! Nie patrzcie, na niebiesko, nie? Na niebieskim pisze... Po niebiesku, wiesz, na niebieskim kolorze.
To niebieskim kolorem jest napisane. Ale easter egg, to chyba kanoniczne zakończenie tej tapety. Mam nadzieję, że zrozumiesz twoje błędy. Że przejrzysz na oczy, że anime tylko ci niszczy życie. Ale ja nie jestem gejem. O to chodzi, ja nie jestem gejem. Tylko jest sytuacja tak, jest taka, że do czasu jak zerwasz, pierwszy raz z chłopakiem się wylecisz. Bo sobie no jak zrukasz kolegę, to rzeczywiście, do gadania. Nie, nie, aczkolwiek. Nie, bo dopiero wtedy masz powiedzieć albo, że jesteś, albo, że nie jesteś. No właśnie, wtedy określasz, czy ci się podobało, czy nie. A co, jak chcę wsadzić ogórka w dupę? Ja nawet nie muszę wsadzać, już wiem, że mi się nie podobało. Ale zostałem zbejtowany, sadgę. No też mnie nie dziwi, że Paweł jako pierwszy to kliknął. Bo ja takie... A, bym coś powiedział, ale nie powiem, no co. Ja też bym dużo rzeczy powiedział. Co byś powiedział? No co byś powiedział? W 25 sekundzie jest Walkiria z WOTA, Pogchamp. Pamiętasz, jak graliśmy tego, stalowego ławki? I kto tutaj jest praw faktycznie z***ny, że czołgi z WOTA kojarzy? Proszę znaczyć. Jak się czołgi strzają, niż panimy. Grzeszysz, mój drogi, grzeszysz. Ja pamiętam, jak graliście po kilkanaście godzin dziennie w czołgi. I co, to było normalne? Nie. Pamiętam, jak wyzywałeś anime i było to akurat... Nie. To jest jakby... Wy preferujecie wojnę. Wojna nigdy nie jest rozwiązaniem tak naprawdę, moi drodzy. Zaproszę Kamilę na debatę. Małpa Karnila. Ale nie, bo wy atakujecie mnie w sześciu, a jestem sam i ciężko mi się bronić tak naprawdę. Witam cię, Kamila. Witam. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jestem atakowany przez to, że oglądam anime. To anime gejom. No powiedzmy sobie szczerze. Krispek ogląda anime. Krystian jest totalnym kozakiem, no to właśnie. No właśnie, i teraz to sobie sam odpowiedz. Przemyśl to chwilę i sobie odpowiedz. Dobra, to może zróbcie tak wszyscy. Wejdźcie na Steama i odpalcie profil Pawła. No, mi się bardzo jego profil podoba, nie wiem, o co mu chodzi. A ja dostaję udar no, mózgu zobaczę. Powoli już, jak na to patrzę. Ja sprawdzę, czy ja czuję, jakby tak, wiesz, takie promieniowanie do mnie wchodziło. Gamma, tak? Czy... No. To naturalny odruch przy czymś takim. Nie oglądacie anime i tutaj przewaga serwera to mężczyźni. Do czasu, jak Kamila tutaj weszła, a Kamila ogląda anime, dalej jest więc... przewaga, nawet jak Kamila weszła. Ale to nie zmienia faktu, tutaj przyszła, prawda? A ogląda anime, dlatego... To daje wiele do myślenia tak naprawdę. To nie jest oznaka homoseksualizmu, to jest oznaka... Ale w Stashicu pewnie 90% osób też ogląda anime. Ale w Stashicu? Czemu ty porównujesz tym szkołę? Dwa same negatywne cechy. Nie, to jest kłamstwo, moi drodzy. Wymyślacie sobie, nie, jest to identyfikacja. Tylko, że wyłącz profil Pawła na Steamie. No to jakoś źle oddziałuje. Ja piszę komentarze. Ja włączyłem profil Pawła, no i działuje. Ale Kościach akurat ma prawo największe z nas się wypowiadać. Czemu? Jako, że ma dziewczyny. Ja też miałem. Oksanka. Miałeś. Internetową. Oksanka się nie zalicza. Jest nie zmienia faktu, że to była druga osoba, która co prawda teraz ogląda anime. Więc jakby... No właśnie, i teraz sobie odpowiedz, czy Oksanka... Wydajesz, takim się stajesz. Czy co? Tylko powiem, co się stało z kotem Oksanki. No co się stało z kotem Oksanki? No nawet, że pamiętasz, bo sam jej to wytknąłeś. Żeby spotkało go jeszcze raz. Tak zwany przypadek. Wtedy nie oglądałem anime, moi drodzy. Wtedy byłem... Wtedy jeszcze byłeś normalny, widzisz, jak jej odpowiadałeś. No. A teraz myślisz, że masz dziewczynę i była to Oksanka. Wiesz, mówisz, że oglądasz anime? Teraz anime? Miałeś przed chwilą jakiegoś furasa na profilowym. No nie wiem, Paweł, co się z tobą dzieje? Jakby... Pamiętam, jak rok temu cię poznałem. Po prostu musisz się nawrócić. Pamiętam, jak w tamte wakacje tylko... Nikomi. A teraz co, Paweł, co się zmieniło? Co się zmieniło? Ja cię nie poznaję. Nie, Paweł staje się lepszym człowiekiem. Dokładnie, sytuacja polega na tym, że wy macie zły... Ale on się rozwija, wy mu tego zazdrościcie, dlatego... Rozwija. Rozwija, to mu się klejak. Rozwija, to się nie, po prostu wy macie pogląd anime przez community anime. Community anime jest spalone, bo wszystko... Ale widzisz, anime jest zadolone, a Pokémony oglądałeś. Bo każdy oglądał Pokémony. No, bo Pokémony to anime.
Ale no to co ty masz powiedzieć, to jest... Ale kto wali konia do narysowanych dziewczynek, mi powiedz? No właśnie. No ty. Chris, ale co ty to masz powiedzieć? Nie wiem, jak ostatnio przestałeś oglądać te swoje anime i przejść na Terrarię, to tylko... No, po tym anime się czuję, jakbym zwalił konia i jeszcze zapalił jointa. Ale to tak, to jest po dzisiaj. Po dzisiaj tak obejrzałem taki anime, że sam jakbyś to obejrzał, powiedziałbyś tak. Ja... Ale gówno. Powiedziałbym jechać anime i jakby jestem tutaj z tym tutaj twierdzeniem. Do końca. Anime do końca. Dzieli się na parę czynników jakby, na parę... Na stronę i bardziej. Nie. Po prostu anime dzieli się na takie czynniki jak, tak jak wy myślicie, że anime UW dziewczynki i tak dalej, albo na jakieś fajne historie. I to, co dzisiaj oglądałem, gdzieś tu fajne historie. Nie, to teraz patrz. No. Spójrzmy na to z tej strony. Kto ogląda anime? Kryspek, ja. Jakiś mango z... i tak dalej. Bartek. A kto nie ogląda anime? Flaszerek, totalny alfa. Ja nie oglądam. Możesz sobie właśnie zobaczyć. Ja nie oglądam, no to akurat cały przykład. Jeep nie ogląda. Jesteś autorem słów, jest tutaj Flaszerek, no i dużo wody. Ale jakby piliście właśnie mało wodę, wiesz, która tam mało była. Mało wiesz, Flaszerek, powiedz jak było. Ja, no... Dlatego nic na nim napisaliście. A ja pisałem tekst, jak poszliśmy z Discorda. Co zrobiłem? Opierdalałeś się. Nieprawda, ja... No, nie, teraz bluźnisz. Ja napisałem co najmniej dwa wersy. Ty wymyśliłeś, kurwa, czacha dymi? Ja ci powiem, co wymyśliłeś, ja ci to na drugi konto, kurwa. Discord. Ja ci powiem, Flaszerek. Według mnie anime powinno się tępić jak owady. Bo to są owady, no owady są pające. Ale nie pszczółki, bo pszczółki są kochane. Pszczółki są fajne. Jedną zwrotkę. Ale ja znam mocno. Chill, ale w mordzie ciągle płonę. Yo! To był sztos, tak powiem. To prawda, w nowym tekście do piosenki zastosowałem się do tego i to jest bardzo dobra zwrotka, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że no chuj robiłeś. Lecz wychodzę z założenia, no, że... dobrze zacząłeś, nie patrz, bo ty powiedziałeś nie. Lecz i teraz no. Powinieneś, bo lecz wychodzę z założenia, ale powinno być leczy się to. Nie. Jasiu, nie, Jasiu, czy ty grałeś w Doki Doki? Pytanie zasadnicze. Grałeś. A to jest anime. Ja mam dowód, wybrane, Jasiu, mam dowód, kiedy napisałeś pewien cytat, przytoczę go w naszej konwersacji. Byłem wtedy niezdrowy. Wycięte z kontekstu, ja się nie tłumaczy nawet, zamknij, jest wycięte z kontekstu. To nie jest wycięte z kontekstu, moi drodzy. Ta, teraz prywatne, ja to jest... Wejdę w konwersację z Flaszerkiem, tylko to będzie leaket zaraz na streamie, co tam się pojawi. Tylko możecie wyjść ze streamu. Nie możesz być, nie możesz, tam są, nie. Sprawdzę, czy wystąpiło w naszej konwersacji anime, słowo klucz. Wystąpiło jedynie w paru przypadkach, jest to GIF. Dobrze znany tutaj naszemu Discordowi. Sraka. Jest tak. No to akurat fajny GIF. To jest jedyne moje wiadomości z Flaszerkiem. I to sam Flaszerek wysłał tego GIFa. Teraz Gosiu, kwetrę się argumenty i wyciągasz jakieś rzeczy z kontekstu. Nie, jest to prawda. Nie! Co ty oglądasz? To jest kozacka piosenka, co ty Nie słyszę, bo... To ja się zaraz puszczę, no... Paweł, jak nie wiesz... Naprawdę na ciebie to jest sztos? Weź się na streama i zobaczcie, co Paweł słucha. No to jest bęgier! O, a ci mi się wyciszył stream akurat, sorry. Niestety Paweł chyba musi... Nie wiem czemu. Paweł, idź na odwyk. Zapytam totalnych kozaków, czy oglądają anime. Flaszerek, oglądasz anime? Nie. No i anime, tutaj od razu widać, że jest tank z jakim. Fifi, oglądasz tak. Anime? Oglądasz anime? Anime? Bo śmierć kurasą. No i dokładnie, no i tutaj widać, ten tank z jakim. Ja też nie oglądam. Gram ale... z lasem, to już podwójnie. Jestem ja wam coś rozrysuję w pańcie, gdyż... Nie, dobra, ja mam pytanie. Czy Avatar Legenda Aanga jest to anime? Tak. To... Nie jest to anime, piszcie na internecie, nie, że nie jest. To nie jest anime. To jest wzorowane na kresce anime. To się nie równa temu, moi drodzy. To się nie równa temu, pragnę zaznaczyć. Nie, no, miałeś przez chwilę przyszłość na profilowym. Paweł, właśnie robiłem dokładnie to samo, tylko nie, bez tej kreski, bo źle trudno się. Poprawiłem trochę i patrz, bo to faktycznie się nie równa. Bo to jest, jak napisałeś fury? Na początku jest anime, tak? A potem idziesz na kurasa. Ja miałem kolegę, który tak zrobił. Miał poduszkę, miał kupił sobie poduszkę taką z waifu, taką, nie? Był to Kościach. I widać ewidentnie na screenie, który wysłałem,
O 21.37, moi drodzy, 21.37, to jest oznaka, że jest to, co to jest? Totalne, tutaj, to jest prawda, jest to błogosławieństwo Jana Pawła. Nie, jakby to powiedzieć, Jan Paweł II nie żyje. Wiesz czemu? George Floyd też nie żyje. Dostał trickshota. George Floyd, mogę się założyć, że nie oglądał anime. Dlatego umarł. Dokładnie, tak samo papież. A ja nie oglądam też, a Jana żyje, żyje. Nie oglądam anime. Jeszcze. Jakim cudem. No jeszcze. Kiedyś każdy umrze, no chyba... Nie. Prędzej czy później. Ja mogę na przykład teraz wyskoczyć przez okno, ale nie zrobię, bo nie oglądam anime. Nie dobra, jaki masz problem do anime? Jaki jest problem wasz do anime? Gniany. Dobrze powiedział, Polak. Nie wiem, tak jakoś. Czekaj, ja ci muszę poszukać tego. Zdjęcie od mojego kolegi. Naturalne odczucie. Ja widzę. Pierwszy dowód. Okay, mój kolega proszę. Na początku oglądał anime, potem doszedł do grupki, na której poznał dziewczynę z takim. A jak to się wabi? Awatarem na Facebooku. To się wabi. Współczuję dalej. Koledze swojemu. A kolega był i on coś takiego robił, a to wyślę i usunę. Coś takiego robił i napisał nas tych. Nazwiska kolegów na gnatach, ale to się ojej, nie za dobrze, mam niego w główce. Paweł, ja jak poznałem cię rok temu, byłeś normalnym tutaj... Inny byłeś, no, byłeś inny. Ja nie, z całym nie oglądałeś anime. Z całym szacunkiem. Pragnę zaznaczyć pewną sytuację, która co prawda nie wydarzyła się tutaj, lecz anime enjoyer, można by tak to stwierdzić. Dobra, a propos jeszcze... A, bo nie, proszę nie poczekać, proszę mi dać wytłumaczyć. Rozrysuję to w pamięcie. Nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś była taka osoba. Kamila wie, o co chodzi. Wy zaraz też skumacie. Crispian. Nazywała się Crispian Gaming. 4-2-0. To co, no, robił sam. Tą osobę bym szanował. Proszę poczekać. O, właśnie, proszę czekajcie, poczekać. Ja też mam coś wyślę. Na taki drugiej miał, stronie konfliktu. Taki miał kolega komiksy. Po drugiej stronie konfliktu była osoba, która nie oglądała anime. Kamil, moi drodzy. Kamil nie oglądał anime, moi drodzy. Co? Wideo, nie wiem, czy mogę tak wideo łatwo wysłać. Ale mogę zrobić tego screena. Patrzcie, mój kolega mi wysłał nagranie, gdy robi coś takiego. Czekałem na granie. To była lajka anime, kurwa, na biurku. Wracając do historii, moi drodzy. Crispian Gaming 420 ogląda anime. Kamil. No. Daj w końcu historię. To jest real. To jest real. Fajne moja jeszka. No homo. Tutaj ze sklipowane chyba zostało. W tym momencie. Te jajka, jeszcze te jajka mają dziurki jak to niezły dowód. Jak piłki do hokeja. Crispian oglądał anime, zafascynował się, całe jego życie obiegało się, jakby kręciło się wokół anime, prawda? Kamil nie był przekonany do anime. On jakoś tak nie preferował tego aż tak bardzo. Pragnę zaznaczyć, że między tą dwójką powstał konflikt o pewną osobę. Ta osoba wytworzyła reakcję feromony, której tej osobie, jak i tej osobie, bardzo odpowiadała. Jak myślicie, była dama, można by tak powiedzieć. Złota, biała dama. Jak myślicie, kto wygrał walkę o damę? Anime fan, czy anime nie fan? Aczkolwiek nie zmienia to jakby faktu... No czyli nie ma happy endingu w historii. No teoretycznie jest happy ending, Crispiana tu nie ma. No, ale Crispian wygrał jakby rękę białej damy. Więc ta historia udowadnia, że anime fani to tak naprawdę są... No nie, bo pewnie ta pewna osoba oglądała anime. Nie, w tamtym momencie nie oglądała anime. Czy teraz ogląda? Teraz nie wiem. Nie wiem, te poglądy. Nie, bo. Nie wiadomo. Wcale nie wiem. Już jej nie pamiętam tej osoby, nie wiem, jak ona ma na imię. O, przykra osoba, znaczy osoba też, w sensie, że ty. I przykra sytuacja. Ale mi nacharał do mordy, naprawdę! Dara, how gaming? Słucham, czy ty na gaming ogląda anime? Może. Let's go! Czy to przez nią zacząłeś oglądać anime?
Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Jak wyliczyć średnią anime, które obejrzałem, czyli dwa seriale i jeden film, to składa się na to 33%. Dlaczego oglądasz anime i dlaczego tym się chwalisz? Dlaczego tym się jakby tak, wiesz... Dlaczego tym się szczycę, można by tak powiedzieć? Proste to jest, proste i bardzo logiczne. Gdyż, jak to powiedziała pewna Julka, która... Powiedź jest prosta i zarazem smutna. Jestem. Nie, moi drodzy. Pewna Julka, która tutaj była z nami na kanale. Nie, to nie ona. 20-letnia aktywistka LGBT. 20-letnia kobieta, prawda? Dorosła kobieta, praktycznie mężczyzna już w tym etapie życia. No to tak jest, to jest szczyt ewolucji, że tak powiem. Ale no co, ta osoba była jednak troszkę... To jest transformacja. Nie. Julka, wtedy jeszcze hejtowałem anime i powiedziałem jej, żeby się zabała, jak grałem mi Rakanem, moi drodzy. Lecz, jakby to powiedzieć, jakbym mógł cofnąć czas, nie pisze się tak kobieta, Luki. Zartuję, się czyta żartobliwie, no. Okej, okay, a więc gdybym mógł cofnąć czas, pooglądałbym z chęcią z Julką anime. Lecz był jeden problem. Julka słuchała, jak to się nazywało? To było kurwa, że anime... Nie, że piosenka jest podłączona pod teledysk z anime. To akurat jest szczyt spierdolenia, moi drodzy. Aczkolwiek, żałuję za to, co powiedziałem. Będziesz to oglądał za 2 tygodnie, mogę się założyć. Ja wiem, ale Paweł, ja wiem, że pewnie za 2 tygodnie, nie, dobra, może nie za 2 tygodnie, tak w wakacje, będziesz już tylko za lewicą, będziesz tak, wiesz, chodził na te wszystkie parady ja w Katowicach na przykład. Nie Kyle, no. No my się z Kamilą wybieramy. LPG, czy jak to się tam nazywa, nie wiem. Będziesz tylko też chodził z tą kolorową, tęczową torbą. Nie, ale nie oszukujmy się. Będziesz też maskę miał z elektrocutem tak zwanym. Nie oszukujmy się, równość jest okej. Okay. To nie jest okej. Okay. W momencie Kościach potwierdził moją tezę, więc co masz do Kościacha? Ale Kościach czasem jest niezrównoważony. No Kościach czasami ma takie momenty... Kościach czasami ma momenty, że wydrze mordę do mikrofonu. To nie jest sama osoba, no właśnie. Tak jak na przykład teraz, jak widzicie, ale... No Paweł, no... Jest nam przykro tutaj, że opętało cię. Opętał cię Dauna, wyjazdło. Łownik wezwał duchy, można by rzec. Jasiu, wychodzisz z założenia, że anime oglądają prawda? No tak. Czy tak ktoś jest. Z nas na tym serwerze zaruchał? Tak. Nie ogląda anime. No to jest. Jakoś nie jestem ja, jak się tutaj spodziewasz. To jest. Myślisz, że jest to pchamtaczkę, prawda? Poszukaj. Co? Myślisz, że jest to pchamtaczkę, Jasiu? Po części, ale momencie... jest jeszcze jedna osoba. Nie, Jasiu, jeżeli mówimy o pchamtaczkę, pchamtaczkę tak. Miał anime na tapecie na telefonie, mój drogi. Ale ja mówię tak, pchamtaczka jest przystojniakiem, on może mieć. Patryk jest jaki jest. Ale miły i uprzejmy. Właśnie nie jest miły ani uprzejmy. Jest jaki jest, tak zostawmy jest to. Dlatego Patrykiem nie można się jakby tutaj insynuować. A nie można nagle. Nie no, jak chcesz, proszę bardzo, lecz dla mnie to żaden przykład z człowieka. Jeżeli miałbym czerpać przykład z człowieka, byłby to pchamtaczkę. Wiecie dlaczego? Osiągnął on pik w życiu. On już nigdy lepszy nie będzie. Teraz zacznie tylko spadać w dół. Słowo klucz to narkotyki. Rozwiązałem problem. Nie masz challengera. Musimy zagrać 5 na 5 w ligę. Ludzie, nie! Anime versus ci, którzy nie lubią. Z tego pomysł. Świetny pomysł. Co? Będę mieć sam w teamie. Kogo znasz, kto ogląda anime? Chamtaczkę, nie gra w ligę od 10 lat. No i właśnie, powiedziałeś, będziesz miał samych teamów w teamie. No bo... Nie... No i co? Nie. Mówię o tym, gdyż ludzie, którzy oglądają anime, dawno skwitowali ligę, moi drodzy. No właśnie. Ja i mój kciuk. Czy tutaj użytkownik o nazwie Kornila jest swoim kciukiem? Kciuk. Niech ci będzie. A to tak, co kciuk. Tak, opór Jasiu, opór. Co powiedziałeś? No, kciuk powiedział. Nie kontynuujmy tego tematu, bo się robi niezręcznie. Od kiedy Paweł zaczął gadać o anime, jakoś gorzej się czuję tutaj na duchu. Tutaj. Radek ogląda anime. A jak nawet Radek nie ogląda anime, to Patrycja ogląda anime na 200%. Patrycja, nie, ja zapytam się teraz. Ja też się zapytam, Jasiu, też się zapytam. Ja wątpię, że na ci odpiszę, Paweł, po tym, co kiedyś do niej pisałeś. Co takiego napisałem? Mogę spać z tobą, albo pokaż stopy. Czekaj, mama do mnie dzwoni. To był? Mamusiu. To była Patrycja.
No. Kusynka od razu. Dobrze, zamknął mordę. Dobrze, na razie. Wracając do naszej... Już zamknął mordę, a nie grał chyba minę. Nie, ja to zarzuciłem, bo coś tam. Zobacz. Tutaj grasz CS-a, ale sim. CS go dla debili, Valorant lepszy. Patiś, jaki masz cennik? Napisała co? Ja pierwszy raz 100 gram XD, umer moment, a spadaj. Napiszę w tym momencie, hej, że jest nieaktywna, to nie jest żaden problem, mój drogi. Ja mogę już napisać. Jak tam ty już utworów muzycznych słuchasz? Paweł, staczasz się po czym? Po czym? Może ktoś tutaj podpowie? Z górki można tutaj, się staczyć. Patrycja, dobra. Nie oglądaj mnie! Ale może zaczęła. Czekaj, może zaczęła. Może zaczęła. Gdzie jest? Nie wiem, do anime. Czekaj. Zostałeś rozwalony. Dobra. Rozwalony zostałeś. Cześć. Zablokowałem. O! Zobacz. Jest aktywna. Pytanie. Poszła na Discorda, żeby ciebie zablokować. Więc no, Peflu, no sam widzisz, że już tutaj szukasz osób, które też Brawa, nie oglądają anime. Że można tutaj puścić triumfalną nutę. Anime Tides, no w sumie. O, Patryk. Patryk, co sądzisz o anime? Anime według mnie jest w porządku. Dopóki... Dobra, Paweł... Patryk już chyba musi... O, właśnie. Laga dostał chyba. Paweł jest furasem i anime nie oglądaczem. Jestem furasem, jestem mistyfikacją rzeczy, które mówisz. Po prostu bardzo lubię oglądać... Może nie, a bardzo lubię. Widzisz, tutaj się Paweł mylisz. Co mówiłeś tydzień temu? Anime gówno, co mówisz teraz? Nie jestem furasem. Mój drogi... Tutaj... Mój drogi... Zaraz się... będzie... O, jest... Zaraz będzie. Ale te wilki są słodkie ostatnio. Ale bym sobie zrobił strój wilka i poszedł na konwent. No właśnie, będziesz z torbą też tej Frida. Dobra, dajcie mi się wypowiedzieć i mnie nie wyrzucajcie. Ja jestem zdania, że anime jest całkiem w porządku, dopóki się nie sra wszędzie tym, że się je ogląda. Czajcie, bazę. A Gabi, czy nie sądzisz, Paweł, że to jest trochę seksowne, gościu? Że się srał wszędzie anime? Cię źle do Lukasza zrozumiałem. A, nieważne. Jestem zjebany, przepraszam. Nie ma za co, Lukasz. Przyzwyczailiśmy się. Co, Paweł, będziesz robił takie stroje? Będziesz naprawdę wychodził na ulicę z torbą jeszcze, wiesz, tęczową. To jest jedyna kwalita rzecz, którą w życiu można robić. Kościach, powiedz mi, co kieruje tobą w życiu? Lukasz, ty masz hobby, że lubisz chodzić do szkoły, więc nie powinieneś się odzywać. No, w sumie. No, Paweł ma... Patrzcie, Paweł ma na przykład hobby anime. I go nie powinien się szanować. Moim drugim hobby jest muzyka. Interesuję się muzyką. Polamy siedliny, zaczynamy ostre dymy, nie mam kokainy, nagły przypływ do pan. No, muzyka, a jakieś kawaii, anime, czy jakieś inne gówno, nie wiem, Paweł. Przykro mi, że się stoczyłeś. Powinieneś trafić. Ja teraz muszę Pawła poprzeć, bo jeżeli lubi muzykę anime, to nie jestem na niego zły, ponieważ osu, jak się nadala już dużo i się nudzą zwykłe piosenki, nie. To jak się słucha anime, jest spoko. Ale kto gra w osu? Ja grałem. Grałeś, a teraz nie grasz. Teraz nie gram, bo mi się nie chce 8000 bitmap znowu pobierać. Dobra, to może przejdźmy do kolejnej osoby. Co? To dzisiaj nie gramy? Nie wiem, zobaczymy jeszcze. A już jest 22, a ja muszę obejrzeć jeszcze parę rzeczy. Ta anime, no też tak sądzę, że możesz to zrobić. Hey, flow. Była ciekawa debata na temat homofobów, rasistów i ludzi kultury. A właśnie, Payflow, bo ja cię muszę zapytać, czy ty i ostatecznie ludzi, jesteś rasistą? Zdecydowanie tak. Ale jak powiesz zależy, kto odpowiedź, pyta. No to będziesz no, nie, bo nie w każdą stronę, ja powiem tak. Nie w każdą stronę, dokładnie. Luki ma dobre zdanie na ten temat, moim zdaniem. Na przykład tak. Kiedyś to jakoś wszystkich tutaj... Ale na przykład no jakby Finez był czarny. No. To byś go lubił, czy nie? Jeżeli dałby mi N-word pasa, bym go lubił. Bo ja ogólnie, ja bym osobiście chciał być czarny. Ja nie wiem, ja mam od dawna, ja bym chciał być po prostu czarny, mieć dready i do Playboy Cartiego ruszać głową na lewo, prawo, nie? Zostanie mi obciąganie fiutów i tyle, no dobra, co mogę więcej powiedzieć. Odpalaj muzykę i mutuj ich. Dobra, kurwa, jazda, pizda, ogień, 600%.
Zawsze mam wyciszonego bota, nie, no. O, też masz volume control, no. Kurwa, rozbij mi mordę, o ja pierdolę. Ona teraz słyszę takie przebicie. No, to jest matka boska, Sofii do tyłu. Co? No patrz, to jest Maria. To jest jedyna piosenka, którą szanuję, gdyż refren, Już mam. A dodali angielskie napisy, żeby nie milczeć. To jest huge. Wywiad na propos tego, bo się zastanawiałem. Zgadzasz się z moim nickiem w Tarachi, podpowiem, jest to nick Fury Slayer. No. Musisz dodać jeszcze XXX. Nie, X, Fury Slayer XX. To jak będziecie się bić, no to będę, ale tak ogólnie to ja sobie dooglądać coś. Co? Nie specyfikuje mojej wypowiedzi. Damy będzie wyboru. To gówno tak zwane, anime, sraka. A mnie zastanawia tak, czy Jasiu jakby zobaczył dopierdolonego m***a, który ogląda anime i go łapie za rękę i mu mówi tak, are you watching anime? A Jasiu mówi tak. Nie, ja bym powiedział za naród polski, powiedział nie, nawet jak miał ja anime mieć oglądacą. Skręcony nie, Jasiu jest patriotą, to mi się podoba. Oglądałem dwa anime. Moje liście same anime. Nie tylko pasażer numer 4. No. Powrót do przeszłości. To są filmy, które miałem oglądać z kimś. W sensie to jest nie zła srokość tam gdzie. Nie. Nie, to nie. To jest starszy od Jasia. No, rocznik Jasia. 06. Ja nie jestem 06. Nie, Lukas to. Ja nie wiem, Lukas to specjalnie robi albo ma Downa. On się zawsze myli. Nie wiem, on to specjalnie robi. 2009, no, rocznik Jasia, lol. O lol, to. O, dwa lata temu się Jasiu urodził. Czemu tu jest ten człowiek kurwas? No bo nie podoba ci się? No zajebisty. Nie, ale szczerze, to anime charakteryzuje terrarii, się tym, no? Że jakby... Stefanie, ja cię bardzo szanuję, lecz to co ty teraz mówisz to jest To jest prawda, no. Też Paweł. Słucham. Czy oglądałeś już tak one zwany taj... Ja widziałem. Jeden entai. Tak. Zdarzyło mi się, gdyż ja też, ale nie, ja też widziałem z ciekawości. No tak, z ciekawości. Nie z ciekawości. Ja też, Kidao i versus Miss Fortune. No ale co mi zbudowaliście, nie wiem, sram wam do mordy. A oglądałeś Jojo Bizarre Adventure? Payflow? Nie. No to super jest, polecam. Fajne, mi się podobało. Czy jest to anime? No. Tak. Nie, Patryk. No co? Patryk, czemu? Czemu nam to robisz? Ale k***a, ty się śmiałeś do memów z dwóch lat z tej piosenki, czaisz to? Cisnąłeś pompę do tej piosenki z tego, nawet nie wiedziałeś, że to. Jak wyszła ta piosenka i tylko zobaczyłem, że to jest anime, to od razu mi jakoś tak... A jaka piosenka? Ja nie rozumiem, co to jest za piosenka. Tobi Continued Song. To jest Tobi Continued, o co ci chodzi, że to niby z JoJo jest, to? Tak. No tak, to jest z JoJo. No to jest przecież... Jak to się nazywało? Tauno? Roadbound. Właśnie, to jest od tego zespołu, ja to znam stąd. Tak, ale to było w JoJo. No to ja nawet o tym nie wiedziałem. To jest czołówka JoJo. To jest czołówka i nie. Koniec. Nie, to jest końcówka. To jest końcówka. Jak jest? Ja mam lepsze rozwiązanie. No to występuje w odcinku 45 sezonu 4. Ale nie dokończyłem trzeciego sezonu niestety. Anime przechodzi do Fury. Fury przechodzi do upośledzenia. Już nie do IF. Do IF przechodzi. A upośledzenie przechodzi do Ligi. Okej, powiedzmy, że już skończymy. Bo materiał ma godzinę, a to będę musiał kiedyś zmontować. Więc podsumowując, się nie ma. Dziękuję. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, Orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... Ziomek jest pryszczem, kurwa. Nie jestem chory.